Najgorzej jest w powiatach dąbrowskim, limanowskim i nowosądeckim. Tam co piąty mieszkaniec jest bez pracy. Najłatwiej o zatrudnienie w Krakowie, Tarnowie i powiecie krakowskim. Dziś Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Rafał Marek pytał więc o nią, zwłaszcza, że szykuje się zmiana unijnych dyrektyw i wyjazdy polskich pracowników na zagraniczne kontrakty mogą stać się o wiele trudniejsze. W każdym małopolskim urzędzie pracy codziennie rejestruje się od kilkunastu do kilkudziesięciu bezrobotnych. Dla wielu, tak jak dla Violetty Kutermak z Krakowa, to zupełnie nowe, bolesne doświadczenie. Pierwszy raz tutaj jestem właśnie. No niestety dzwonili mnie z pracy i musiałam skorzystać z urzędu pracy. Co się stało? Dzwonili grupowe wszystkich ludzi. W Małopolsce zarejestrowanych jest ponad 170 tysięcy bezrobotnych. Pracy nie ma co piąty mieszkaniec powiatów dąbrowskiego, limanowskiego i nowosądeckiego. Znacznie lepiej jest w Krakowie. Tu na 100 osób nie pracuje tylko 6. Najtrudniej jest znaleźć pracę osobom gorzej wykształconym o niskich kwalifikacjach. Największe w tej chwili zapotrzebowanie jest na różnego rodzaju specjalistów, najlepiej z potwierdzonymi kwalifikacjami, jak na przykład księgowe ze znajomością języków. Sytuację ma poprawić zmiana kodeksu pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dopracowuje ostatnie szczegóły. To wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, wprowadzenie ruchomego czasu pracy ma właśnie uelastycznić czas pracy. Proponowane rozwiązania mają zapewnić ochronę etatów, twierdzą urzędnicy, jednak zmiany te budzą sprzeciw związków zawodowych. Zdaniem specjalistów w najbliższym czasie należy spodziewać się raczej wzrostu bezrobocia. Jak dużo będzie osób bez pracy, zależy od sytuacji gospodarczej kraju i przepisów unijnych, nad którymi właśnie pracują europarlamentarzyści. Unijna dyrektywa ma bowiem sprecyzować nowe zasady zatrudniania pracowników delegowanych, czyli zatrudnianych w kraju, ale realizujących kontrakty za granicą. Dla Polaków w tej sytuacji będą niekorzystne. Walczymy o co najmniej 250 tysięcy miejsc pracy dla osób, które z Polski delegowane są za granicę. Kraje tak zwanej starej Unii chcą chronić lokalny rynek pracy. Spór dotyczy tego, co jest ważniejsze: ochrona praw pracowniczych czy swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. Unijni mocodawcy starają się ten balans wyrównać, natomiast my uważamy, że on zostanie przeniesiony bardziej w kierunku zbytniej ochrony praw, a tak naprawdę zbytnich barier, które tak naprawdę zniechęcą do delegowania. Dyrektywa unijna zostanie uchwalona najwcześniej za rok. Rafał Marek, Kronika. Spór o unijny rynek pracy także w tematach dnia, zaraz po Kronice. Gościem Iwony Sitnik-Korneckiej będzie Stefan Szwarc, ekspert z zakresu bezpiecznej pracy za granicą.